Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Wybory, wybory, wybory. Oto gra w kolory, to śpiewał, który ten z wąsami, Smoleń chyba. No i teraz wybory w Ameryce, no to komuniści kombinują, jak zwycięzca srebrnego medalu ma zwyciężać w każdych zawodach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, co to znaczy zdobywca srebrnego medalu ma wygrywać zawody? No to znaczy to, że jest coś takiego jak głosowanie, wybór. Wyborcy sobie wybierają tych polityków na zasadzie rangi, czyli jeżeli jest sześciu kandydatów, no to każdy wybiera normalnie, no to każdy wybiera jednego swojego kandydata, no i ten który najwięcej zdobędzie głosów, no to zostaje, to jest zwycięzcą. Czasami, jeżeli wygrany musi mieć więcej niż połowę głosów, no to wtedy jest druga tura i tak dalej, i tak dalej. Ludzie są tam odrzucani, no ale bardzo często jest tak, że tak jak teraz w tych wstępnych wyborach w Nowym Jorku, no to jedno wielkie fiasko było. No dlaczego było jedno wielkie fiasko? No dlatego, że oni właśnie zastosowali tą metodę wyboru według rangi. Czyli było powiedzmy tam pięciu kandydatów, no i każdy z wyborców mógł zrobić tak, ten kandydat jest moim wyborem, no i później patrzy na tych czterech pozostałych, wpisuje, no z tych pozostałych czterech to ten jest drugi, ta jest trzecia, a ten jest czwarty. No i tamta jest piąta. Czyli, także on daje po kolei. Także się okaże, że jeżeli wszystkie grupy powiedzmy wybrały swoich, no i nie ma więcej niż 50%, no to odrzucają tego, który w zasadzie przegrał, no i jeżeli on przegrał, to później patrzą się na tych wszystkich, którzy nie wybrali zwycięzców i dokładają ten drugi wybór wszystkim tym pozostałym i znowu przeliczają. No i jak znowu nie ma 50%, no to odrzucają tego ostatniego, no i patrzą na ten trzeci wybór, no i ten drugi wybór też jeżeli odpadł albo nie odpadł, no to przesuwają. No i tak jest przesuwanie i przesuwanie i przesuwanie. No jest taka możliwość, że w zasadzie jeżeli wybory są takie, że polityk, który dostał najwięcej wyborów, nie wybierany, no to może się okazać, że w pewnym momencie ktoś, kto był wybierany jako na drugim miejscu przez wszystkie pozostałe grupy, czy potencjalnie tych czterech innych wyborców, no to ten srebrny medal zwycięża. No, wszystkie partie w Ameryce, no i na całym świecie, no to chcą utrzymać albo w zasadzie stworzyć sobie jakieś nowe korzyści, no ale dla interesu publicznego, no to jest to, żeby nie było takiej bezpartyjnej, tak? No bo ludzie jednak mają jakieś spojrzenie, światopogląd, spojrzenie na świat, no i nie ma jakiejś takiej neutralnej metody na wybory. I trudno coś zorganizować, żeby nie mieszać za bardzo i trudno zorganizować coś, żeby ludzie jednak nie byli przekręceni czy w jedną, czy w drugą stronę. No ale najgorsze teraz, tą propozycję głosowania według rankingu, według rangi, no to chyba będzie dużo gorzej dla obydwu partii. No w Ameryce jest system dwupartyjny, no bo nie ma koalicji, po prostu każde koalicje, które są w Europie, no i wiecie, jakie są koszty koalicji, bo koalicje przechodzą, zdradzają tych swoich wyborców i tak dalej, i tak dalej.
Idea głosowania według rangi, no to nie jest nowa, no ale teraz lewactwo pcha wyjątkowo mocno. No, ogólnie każdy normalny rozumie, że jeżeli system wyborczy jest za skomplikowany, no to, a jest bardzo skomplikowany, no bo pochodzi z teoretyków, profesorów, a nie z praktyków ludzi. I teraz w tym Nowym Jorku, no to właśnie był to przykład, że to jedno wielkie fiasko. No i Nowy Jork jeszcze może jest na tyle napalony, że chciał to zastosować, no ale cała reszta kraju Ameryki, no to jednak wie, że jest manipulowana, no i chce mieć jeden głos. W wielu miastach właśnie tych lewackich, studenckich, oni poprzepychali to, no ale za pomocą właśnie polityków. No, pierwszy problem to jest to, że wyborca będzie musiał podzielić swój wybór na zamiast jednego, będzie musiał podzielić na pięciu. No, jeżeli podzieli na trzech z pięciu, no to też okazuje się, że on ma trzy głosy, a ktoś inny będzie miał pięć głosów. Jeżeli ktoś zagłosuje po prostu na jednego, no to traci cztery głosy. Tak, także znienacka jest tak, że ktoś może głosować na pięć osób. Także matematycznie, no to nie jest to najlepsze, no ale też to, co oni proponują na tych wszystkich kandydatów, także, że pozwalają, czy tłumaczą, że każdy może swojego faworyta, a później drugi, trzeci i czwarty. No, to nie jest dla takiego dobra ogólnego, tak, no bo każdy powinien głosować według własnego serca, według własnych przekonań, a nie później patrzeć, co mogłoby być, jeżeli by było. Część ludzi mówi, że głosowanie to powinno być właśnie dla dobra wspólnego, no ale niestety najważniejsze to jest dobro każdego wyborcy. W tym wypadku, no to ten głosowanie według rangi, według tego rankingu, no to powoduje to, że ten dobro wspólne, no to jest na drugim miejscu, także że jest troszeczkę nie najważniejsze dla wyborców, no bo wyborca wybiera tego człowieka, którego chce. Także zaniżone to wszystko. Również cały ten wybieranie według rankingu, no to zabija cały ten system, ten duch wyborów, który powoduje to, że w Ameryce, tak jak wspomniałem, są dwie partie, a w Europie jest wiele partii i są te tak zwane koalicje. W Ameryce, no to system jest taki, że są otwarte głosowania, ludzie głosują na jedną partię, czy lewacką, czy na konserwatywną, a w Europie to jest to, że są jakieś sekretne, tajemnicze spotkania, negocjacje, przepychanki, koalicje, który to ten muzyk, cookies, no to przeskakuje z jednych na drugich, niektórzy ci politycy to przechodzą po prostu ze stołkiem, no To jest makabra, żeby polityk był wybrany dla jednej partii, a później, żeby był wybierany ze stołkiem, żeby przechodził. To jest ta cena, która w Ameryce na razie jeszcze nie jest płacona, ale jest pchana przez komunistów. Oni chcą właśnie według rangi, żeby poprzesuwać to wszystko. Republikanie, teraz jeżeli jest taki system dwupartyjny, no to jest tak, że konserwatyści, republikanie, no to muszą jakoś tak popatrzeć na te grupy chrześcijan ewangelicznych, to jest duża grupa, muszą również popatrzeć na libertarianów, no to nie na libertarianie, no to nie są liberałowie w
tym amerykańskim znaczeniu. No dzisiaj ogólnie rzecz biorąc określenie liberał, no to miało swoją pozytywną stronę 50 lat temu. Ktoś, kto jest za wolnością. Na dzień dzisiejszy liberałowie w Ameryce, no to są, to oni są po prostu czyści komuniści. To oni nie myślą kompletnie o... To są lewacy. W Ameryce używa się słowa liberals, no ale to nie są w tym klasycznym tego znaczeniu. Także z libertarianami konserwatyści muszą się na nich patrzeć. Muszą się patrzeć również tam na katolików, muszą się patrzeć, no na Żydów to nie za bardzo, bo Żydzi to są jednak, to jest kibuc, to jest ten socjalizm, tego rodzaju wspólnota i tak dalej, no ale demokraci muszą jakoś takie zbalansować te pożądanie do władzy pomiędzy super lewakami, super postępowymi socjalistami, no a tymi ludźmi pośrodku, czy tymi ludźmi, którzy są w centrum, którzy ani nie idą za bardzo w kierunku konserwatywnym, ani w kierunku lewackim, także, że demokraci też jako partia, jako połowa populacji, czy jedna z dwóch partii, no to musi na to patrzeć. No i teraz ten głosowanie według rankingów, no to rozdziela te wszystkie malutkie frakcje na malutkie kawałeczki, które w zasadzie później one są rozdzielone, a po wyborach znowu są składane, no ale już nie przez wyborców. Całe te wyniki, no to będą składane przez polityków, no bo podzielą te w różne kawałeczki, a teraz na razie wyborcy wybierają albo lewo, albo prawo. No kolegium wyborcze, to jest takie kontrowersyjna sytuacja w Ameryce, te kolegium wyborcze. Co to znaczy? No co, w kolegium wyborcze, no to jest bardzo prosta sprawa. Ameryka ma 50 stanów i 50 stanów, każdy stan ma dwóch senatorów. Także czyli jest 100 głosów z kolegium elektorskiego. Dwóch senatorów jest niezależnie, czy jest mały stan jak Rhode Island, czy wielki stan jak Kalifornia. Rhode Island ma 2-3 miliony, Kalifornia ma 55 milionów. No ale i Rhode Island i Kalifornia mają po dwóch senatorów, no i później jest Izba Reprezentantów. No to Izba Reprezentantów to jeden reprezentant, to jest mniej więcej tak 700 tysięcy, no ale to Rhode Island ma kilku, Kalifornia ma kilkudziesięciu. I co to zmienia? Także reprezentantów, przepraszam, jest 435 i oni są reprezentantami, no i wchodzi ta siła stanów pojedynczych, gdzie jest te 100 osób. Także w Ameryce nie ma tej większościowej demokracji. To jest republika, to są Stany Zjednoczone, także, że każdy stan ma coś do powiedzenia, no i jest związany rządem federalnym. No ale to jest właśnie to, co dużo ludzi nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jest ten kolegium wyborcze, ludzie głosują. No ale to jest właśnie odpowiedź. Stany same w sobie mają tych 100 na 530 głosów, no to jedna piąta, powiedzmy, no to jest głos w Stanach. No i w tych popularnych wyborach, tak jak w Europie, no to jeżeli patrzy się na ilość głosów, no to kto będzie wygrywał? No Polska nigdy nie wygra, Słowacja nigdy nie wygra, no bo Polska ma 30 parę milionów, Słowacja ma parę milionów i te małe kraje, jeżeli one nie mają reprezentacji identyczną dla każdego kraju, no to nigdy tego nie będzie. No i te głosowanie według rankingu, no to właśnie to powoduje. To wszystko głosowanie w koalicjach,
no to przypomina również to, że ten drugi wybór, no to jest taki, że wygrywa nie ten, którego się wybierało, no tyle tylko, że nie wygrywa ten, kogo się chciało, tylko, że unika się tego, którego się nie chciało, czy kogoś się nie lubiło. No ale czy to powinien być jakiś taki cel w tym wszystkim? No chyba nie. Także cel w tych wszystkich wyborach, no to powinien być tylko ten pierwszy wybór i to jest jakiś taki kompromis światopoglądowy, zamiast coś, co się robi, żeby tylko jakoś osiągnąć jako kompromis. No to ta różnica to jest trudna do wyjaśnienia czy do zrozumienia, no ale to jest tak, jak Amerykanie myślą. No, Amerykanie chcą po prostu głosować ze swoim własnym światopoglądem i to musi być uszanowane. Bardzo często to ludzie uważają, czy twierdzą, że wybory to są jedynie po to, żeby wybrać ludzi, no i żeby ten rząd był w zasadzie wykazał się i reprezentował ich jako wyborców. No, jeżeli się używa tych wyborów względem rankingu, no to co się dzieje, że nie jest to tak aż za bardzo do końca. Fundatorzy czy założyciele Ameryki, no to co chcieli? No chcieli, żeby ten rząd był jakiś kompetentny, żeby miał jakieś zdolności, żeby wykonywał swoją robotę. No i wybory, no to muszą reprezentować wolę ludzi. No wyborcy, no to nie tylko powinni wybrać tych ludzi, których chcą, tak? No bo to jest rezultat tych wyborów, ale wyborcy nie są klientami, nie są konsumentami, oni po prostu nie wybierają sobie telefonu, czy radia, czy coś takiego, no ale ten wybór musi spowodować to, że ci politycy są dobrzy dla obywateli jako takich, tak? Także ten polityk musi się sprawdzać jako człowiek, który faktycznie coś daje obywatelom. Zdolności wśród wybranych, no to nie zawsze są pewne, no ale jednak szanse, że mają jakieś tam zdolności, to będą wtedy, kiedy wyborcy selekcjonują, czy wybierają tych kandydatów, który jest najlepszy dla tej roboty, według ich przemyśleń. No i również wybierają tych, którzy myślą, że będą ich najbardziej reprezentowali. Ten wybory względem rankingu, według tej rangi, no to będą, mogą to przeszlifować i przestawić ludzi według zdolności, no ale już to nie będzie takie dokładne. To już nie będzie dokładne, to nie będzie serca w tym jak ludzie wybierają. Wybory, no to nie mają tylko kupić jakiegoś produktu, no mają wsadzić na urzędy tych ludzi, którzy będą wiedzieli, co robią. No i również ci ludzie, no to muszą być tacy, którzy zjednoczą naród, tak? No bo jeżeli ludzie do rządu dochodzą, ci, którzy nie zjednoczą tych, którzy przegrali, tylko będą reprezentowali tych, którzy wygrali, no to nie ma zjednoczenia, no i jest nieustanna walka. A jeżeli jest nieustanna walka, no to cały naród, wszystkie grupy niszczą. Również normalnie te wszystkie ekstremalne pozycje, no to są automatycznie eliminowane. Teraz przy takim wielokrotnej randze, wielokrotnych wyborcach, no to ekstremiści, wariaci, ludzie, którzy mają jakieś szalone pomysły, zaczną wypływać. No i ta cała banda ekstremistów zaczyna dochodzić do władzy, no bo oni byli drudzy, nie byli pierwsi, ale byli drudzy dla wielu ludzi.
Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, monetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Nie głosujcie na socjalistów. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co się dzieje. Nie jest dobrze. Inflacja coraz większa, benzyna coraz większa. W Afganistanie coraz większy bałagan. Biden po prostu to jest jeden wielki oszołom otoczony przez bandę komunistów, którzy nie wykończą Ameryki. No 2022 się zbliża, 2024 również się zbliża. Zdrowia dla normalnych.